Zagraj w Pucharze Polski, o co chodzi? No, jak zapewne większość bywających tutaj na tym kanale kojarzy, zespół Kartofliska co roku, no od 2 lat dopiero, ale co roku występuje w rozgrywkach Pucharu Polski. Zgłaszamy się do pierwszej rundy, raz przegraliśmy, drugi raz wygraliśmy. No dobra, ale podjarani jesteśmy, że wystąpiliśmy w oficjalnych rozgrywkach Pucharu Polski. No i ten tytuł Zagraj w Pucharze Polski nie odnosi się do tego, że my potrzebujemy jakichś graczy do zespołu, ani że na przykład drużyna bar ulubiona ETV potrzebuje graczy do zespołu, ale odnosi się do tego, że żeby zgłaszać własny zespół. No, będę Was zachęcał do tego, abyście zgłaszali swoje drużyny do występów w Pucharze Polski, a to dlatego, że teraz jest to banalnie proste. Taka mini rewolucja w okręgu warszawskim nastąpiła. Nigdy bym na to nie wpadł, że będę popierał decyzję jakiegoś związku piłkarskiego podlegającego pod PZPN. A tu proszę bardzo, naprawdę świetna decyzja Warszawskiego Związku Piłki Nożnej, aby w tym roku, 10 sierpnia, odbyła się pierwsza runda Pucharu Polski. Zazwyczaj to było tak, że drużyny typu Kartofliska trafiały w pierwszej rundzie na jakieś drużyny zrzeszone, czyli teamy występujące w B-klasie, w A-klasie i od razu w Ciry, no bo tamte zespoły są jednak ograne i mocniejsze. I tak na dzień dobry było jakieś 10-12-0, a teraz decyzja jest taka, że 10 sierpnia będzie pierwsza runda, w której wystąpią tylko drużyny niezrzeszone. A więc jest to okazja wystąpić w oficjalnych rozgrywkach Pucharu Polski i zagrać mniej więcej przeciwko takim samym kalafiorom, no jak my. No jest to spora rewolucja, bo kiedyś mi się wydawało, że aby zagrać w Pucharze Polski, to tam trzeba jakieś wymagania, nie wiadomo jakie spełniać, że jest dużo papierologii, a teraz, przynajmniej w okręgu warszawskim, jest to ograniczone do minimum. No i chciałem teraz powiedzieć w 3, nie wiem, może w 5 krokach, co zrobić, aby się do tego pucharu zgłosić. Po pierwsze, trzeba wysłać maila na adres związku z formularzem. Pod filmikiem umieszczę link do tego formularza. Najpierw go muszę znaleźć, bo sam go jeszcze nie znalazłem, sam muszę go wysłać. No i w tym formularzu wpisujemy tylko nazwę drużyny chyba i kontakt do nas, jakiś namiar telefoniczny. I to już jest zgłoszenie. Potem otrzymujemy potwierdzenie i jesteśmy w Pucharze Polski. Tyle potrzeba. Co jeszcze? Udział w Pucharze Polski jest całkowicie darmowy. Nie trzeba żadnej opłaty rejestracyjnej ponosić, ani za zgłoszenie drużyny, ani za żadnego zawodnika. Za co się płaci? No jak nas na przykład wylosują w roli gospodarza, no to musimy wtedy ogarnąć boisko, więc płaci się za wynajem boiska, no i musimy opłacić sędziego. To jest tam jakiś koszt, pewnie, nie wiem, za 100 zł, 120 zł. No jest jeszcze trzeci wymóg, musimy posiadać stroje. No ale zakładam, że tą propozycją to będą zainteresowane drużyny, które grają w jakichś tam szóstkach, w halówkach, więc stroje mają. Więc tak naprawdę to kosztem jest wynajęcie boiska i opłacenie sędziego. Nie trzeba, bo trochę osób pytało, nie trzeba wyrabiać żadnych kart zawodników. Tam na kilka dni czy tydzień przed meczem wystarczy wysłać formularz z zawodnikami, no pod warunkiem, że oni nie są zgłoszeni w innych zespołach. No i to wszystko, no wystarczy ten formularz wysłać i żadnych kart tym zawodnikom wyrabiać nie trzeba. No i jeszcze był drugi bardzo poważny problem dotychczas, badania lekarskie. No teraz wystarczy, aby kierownik drużyny podpisał oświadczenie, że zawodnicy są zdrowi. No i to tyle, jeśli chodzi o te wszelkie wymagania. A więc jak widać jest to chyba proste. Nawet ja to potrafię ogarnąć, a jestem zacofany w tych tematach. Drużyna Kartofliska w Pucharze Polski występuje. No i namawiam Was teraz, zespoły z okręgu warszawskiego, aby nawet zagrały z nami w tej samej rundzie. No. A może się uda jakoś tak te mecze ogarnąć, że na przykład będziemy grali, no nie wiem, tak się dogadamy, że będzie mecz o 11, 13, 15, 17, że będzie można obejrzeć kilka. No jeżeli tak się uda zrobić, że będzie można kilka meczów ogarnąć na przykład w sobotę, bo mecze będą mogły być w sobotę 9 sierpnia albo w niedzielę 10, no to jak będzie można kilka spotkań ogarnąć, no to pewnie na Kartofliskach pojawią się jakieś relacje. Więc jak ktoś by chciał pojawić się na Kartofliskach, no to tym bardziej mógłby się do tego pucharu zgłosić. To jest chyba najprostsza droga. No to może być niezły event. To naprawdę może być niezły event. Tam kilka meczów w sobotę Pucharu Polski, kilka w niedzielę. No jakby to ładnie tak skorelować godzinowo, to naprawdę może być niezłe wydarzenie. Ta pierwsza runda Pucharu Polski złożona tylko z takich kalafiorowatych drużyn jak Kartofliska. No wakacje będą jeszcze inne fajne eventy. Będą Mistrzostwa Świata w wodowaniu gry w piłkę, ale to już niedługo zacznę spamować.
13 lipca w Przykonie będzie ten turniej. A jak już jesteśmy przy takich piździawkowatych rozgrywkach, to ja standardowo polecę Football Team. To internetowa gra piłkarska, polska internetowa gra piłkarska, Football Team. Tam gra drużyna kartofliska, grają kartofliskowe rezerwy. No i tam też piździawkowatych lig nie brakuje. Link do rejestracji będzie pod filmikiem. A, no tak, no jeszcze najważniejsza informacja, bo teoretycznie termin zgłoszeń do tego Pucharu Polski to mija 31 maja, więc to naprawdę taka szybka akcja. No, zbieracie grupę ludzi, pytacie kumpli, się zgłaszacie. No tam, jakbyście się opóźnili tam kilka dni, to pewnie przymknął oko, ale teoretycznie 31 maja to jest termin ostateczny. No, no i to tyle. No teraz to już naprawdę chyba finito.